Cześć, witam Was w drugim odcinku poświęconym projektowi Game Credits. Także zobaczmy, co tutaj się w tym projekcie zmieniło, ponieważ ostatnio pojawiła się informacja, że w tym projekcie ma się dużo dziać. Został on wykupiony przez nowego właściciela związanego do tej pory i chyba nadal związanego z drugim projektem z barwną historią, czyli Nova Token. Plany są tutaj bardzo duże. Oczywiście sam fakt, że robię ten odcinek o tym projekcie, jest już dla mnie bardzo zaskakujący, ponieważ pierwszy odcinek wskazywał na przynajmniej rychły upadek tego projektu. No tutaj wygląda na to, wszystko na to wskazuje, że ten projekt został wykupiony przez nową osobę, która ma jakieś plany wobec tego projektu. Dlatego może warto rzucić okiem, co tak naprawdę do tej pory przez te parę tygodni od momentu tego wykupienia projektu się wydarzyło. Przede wszystkim może najpierw jeszcze przypomnę, do czego ten projekt ma służyć. Projekt ten ma umożliwiać między innymi twórcom gier wymianę oraz tworzenie itemów, tworzenie assetów w grach, które będą odwzorowane właśnie na blockchainie w postaci tokenów NFT, czyli non-fungible tokens, tokeny, które te są tokenami unikalnymi, niepowtarzalnymi. One są zaprojektowane zgodnie ze standardem ERC721, czyli standardem opartym na protokole Ethereum. Tak jak teraz się to czyta, dużo wskazuje na to, że Game Credits ponownie planuje być dużym konkurentem dla projektu Engine, który na moim kanale ma przynajmniej dwa filmy, także również zapraszam do obejrzenia tych filmów o Engine, aby mieć chociaż pogląd i porównanie do tego, co tutaj prezentuje sobą Game Credits. Także po wejściu na stronę widzimy, że została ona trochę tutaj zmodyfikowana. Zostały na niej umieszczone nowe rzeczy odnośnie projektu. Natomiast to, co jest najważniejsze, jak zwykle nie jest konkretnie pokazane na stronie. Oczywiście projekt ten niedawno został odświeżony, także może jeszcze nie czas na tego typu zmiany. Tutaj założyciele Game Credits, konkretnie pan Cassidy, który związany jest z projektem wspomnianym przeze mnie wcześniej Nova Token, w miarę często ostatnimi czasy publikuje update'y właśnie na platformie Medium, na platformie blogowej tego projektu. Są tutaj informacje takie bardzo ogólne, jak na przykład zmiana loga, jak update, odświeżenie strony, jak chociażby integracja, a raczej złączenie Game Credits właśnie z projektem Nova Token. To między innymi będzie się sprowadzało do tego, do uruchomienia marketplace'u, czyli do miejsca, gdzie te właśnie elektroniczne, cyfrowe zasoby w postaci obiektów NFT będą mogły być handlowane, będzie można je sprzedawać, kupować. Jest tu też zapowiedź również blog Explorera, który możemy sobie zaraz przejrzeć. Jest tu jeszcze szereg innych pomysłów związanych właśnie z systemem nagród, czyli z nagradzaniem osób, które trzymają te tokeny poprzez właśnie integrację ich w grach, które to obsługują. Niestety nie ma żadnej informacji odnośnie tego, jakie gry chociażby tą platformę wspierają. Dodatkowo Nova Token tutaj kreuje się na firmę z branży e-sportu w kwestii przynajmniej organizacji turniejów. Także te wszystkie zapewnienia możemy znaleźć na stronie. Oczywiście jest też często poruszany aspekt, że wszystko jeszcze jest w trakcie reorganizacji i w trakcie przebudowy, dlatego myślę, że osoby zainteresowane tym projektem powinny przynajmniej w miarę co jakiś czas zaglądać na Medium tego projektu i sprawdzać oraz weryfikować przede wszystkim to, co tam jest tak naprawdę
napisane. Jeśli chodzi o tak naprawdę według mnie istotną część tego projektu, czyli coś, co wychodzi frontem do programistów, do deweloperów, czyli osób, które tak naprawdę mają tą platformę wykorzystywać, to tutaj szczerze mówiąc nie ma nic konkretnego, nie ma powiedziane, nie ma żadnego opisu tego API, nie ma żadnego opisu Software Development Kit, na który się tutaj osoby odpowiedzialne za ten projekt powołują na stronie. Oczywiście można to połączyć z MetaMaskiem poprzez testową sieć Kovan, natomiast chcąc w jakiś sposób zintegrować projekt Game Credits z własną grą, czy z czymkolwiek własnym, jakimkolwiek własnym oprogramowaniem, tak naprawdę ja tutaj na ten moment nie widzę takiej możliwości, nie widzę nawet jakiejś dokumentacji, która pokazywałaby mniej więcej zarys, w jaki sposób to można zrealizować. Także może to po prostu jeszcze jest w przygotowaniu. Jeśli chodzi o projekt właśnie Nova Token, to tutaj ich strona niestety nie działa, to znaczy nie wyświetla się treść, tak jak to byśmy się spodziewali. Natomiast na stronie jest link do white paperu i tak naprawdę również na blogu Nova Token widzimy te wszystkie informacje, które są na Game Credits na blogu. I tutaj ten sam pan się podpisuje pod jednymi i drugimi artykułami i ja odnoszę wrażenie, że to jest takie po prostu wymienianie się funkcjonalnościami i próba konsolidacji oraz sygnalizowania poszczególnych zmian zarówno jak na jednym, jak i na drugim blogu poszczególnej platformy. Te wszystkie tematy, które będą zapowiadane, które są zapowiadane, które mają być integrowane w Game Credits, są opisane już właśnie na white paperze Nova Token. Także tak naprawdę nic tutaj nowego, szczerze mówiąc, nie wygląda, żeby było wprowadzone. Po prostu będzie to złączenie tych dwóch projektów i próba w jakiś sposób wejścia na rynek gamingowy i dogonienia, a przynajmniej chociaż dorównania tempa projektowi Engine. Z takich rzeczy typowo pozwalających weryfikować aktywność zespołu mamy aż 3 różne organizacje na GitHubie związane z projektem Game Credits. Oczywiście zakładam, że może być ich więcej, ja natomiast doszukałem się 3. Jest to Gamers Coin, jest to kolejna organizacja Game Credits Universe oraz Game Credits Project. Szereg repozytoriów w tych organizacjach, niestety jeśli chodzi o to, o te 3 organizacje i mnóstwo projektów, bo w pierwszym mamy 43 repozytoria, tutaj mamy 13, tutaj mamy 19, czyli podchodzi nam to już prawie pod 100 repozytoriów, na żadnym z nich nie doszukałem się tak naprawdę większej aktywności, jeśli chodzi o jakiekolwiek prace zespołu. Widać tutaj natomiast, że został zaktualizowany Block Explorer, a konkretnie interfejs użytkownika tego Block Explorera, który jest widoczny teraz na ekranie, gdzie możemy tak naprawdę prześledzić blockchain, a w zasadzie to, co się na nim dzieje, jeśli chodzi o właśnie projekt Game Credits. I tak naprawdę myślę, że to było wszystko, jeśli chodzi o ten projekt. Może krótkie podsumowanie, jak ja to widzę. Oczywiście z opisów na blogu widać, że zamierzenia pomysłodawców są dosyć spore. Niestety na ten moment nic takiego nie widać w kodzie źródłowym. Ciężko też doszukać się jakichkolwiek konkretów poza jakimiś zmianami w zakresie interfejsu użytkownika. Projekt ten celuje przede wszystkim w branżę gamingową, także ja bym się tutaj spodziewał jakichkolwiek dokumentacji, bibliotek pokazujących, w jaki sposób to integrować z grami. Na ten moment tego nie ma. Podkreślam jednak, że może to być po prostu zbyt wcześnie, aby to się pojawiło. Niemniej jednak jakaś wizja tutaj ze strony osób odpowiedzialnych za ten projekt powinna, myślę, być już
powinna zacząć być dokumentowana, tak aby można było to w jakiś sposób zobaczyć. Przydałby się również jakiś roadmap, który również pozwalałby śledzić to, co tak naprawdę w tym projekcie się dzieje. Projekt porusza moim zdaniem bardzo fajną branżę, moim zdaniem również przyszłościową, dlatego sam pomysł jest dosyć ciekawy. Niestety pomysł to bardzo mała część sukcesu projektów IT. Tutaj w dużej mierze liczy się wykonanie i liczy się to, czy to wykonanie trafia w niszę i w jej problemy. Na ten moment tutaj tego wykonania nie można przynajmniej zweryfikować. Oczywiście należy to również mieć tam gdzieś z tyłu głowy, że prace mogą być prowadzone na prywatnych repozytoriach w ramach jednej z tych trzech organizacji, które pokazałem. To wszystko, jeśli chodzi o ten update z pola walki projektu Game Credits. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach, do wzbogacania tego, co tutaj powiedziałem. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam. Cześć.